serdecznie. Łukasz Gładysiak, Kołobrzeskie Muzeum. Dzisiaj wyjątkowo porozmawiamy o Podborsku. 4 lata działań i to był chyba wyjątkowy rok, prawda? Zdecydowanie tak. To był rok, który zaczął się zupełnie inaczej niż zakładaliśmy. Zwykle Muzeum Zimnej Wojny, obiekt 3001 w Podborsku, otwiera się dla zwiedzających pod koniec kwietnia. No w tym roku nie mogliśmy tego zrobić. Kwiecień, maj, czerwiec to były miesiące, w których muzeum czekało na rozwój sytuacji. Nie ukrywam, że obawialiśmy się tego, co wydarzy się w kolejnych miesiącach. No, my funkcjonujemy wtedy, kiedy przychodzą do nas zwiedzający. Podborsko jest wybitnym tego przykładem, bo tak naprawdę bez państwa jest ciężko tam cokolwiek przeprowadzić. Na szczęście okazało się, że już od połowy lipca mogliśmy zacząć oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym wprowadzać zwiedzających i okazało się, że państwo nas uratowali, czyli zwiedzający, którzy przyszli w takiej liczbie, że mogliśmy powiedzieć, że te straty wygenerowane późną wiosną zaczęły się odrabiać, chociaż oczywiście życzylibyśmy sobie zdecydowanie więcej gości. W tym roku niestety nie przyjmowaliśmy grup zorganizowanych, praktycznie w ogóle nie było wycieczek szkolnych, nie było zielonych szkół, czyli tego, co napędzało Muzeum Zimnej Wojny, zwłaszcza w maju i w czerwcu. Dlatego robimy, co możemy. Ta wyjątkowa sytuacja skłoniła nas też do dużych zmian, jeśli chodzi o system funkcjonowania obiektów w Podborsku. Jesteśmy czynni co niedzielę do końca roku kalendarzowego. To jest pierwszy taki rok, gdzie czekamy na państwa tak naprawdę również w miesiącach jesienno-zimowych. My zwykle zamykaliśmy się od początku października. Teraz zgodnie z decyzją przewodników będziemy czynni, jak długo tylko to możliwe. Czekacie do końca roku, bo ludzie chcą przyjeżdżać, prawda? Są cały czas zainteresowani. Tak, oczywiście. To jest dla nas też zaskakujące, że coraz więcej osób po pierwsze wie, gdzie znajduje się Podborsko, po drugie chce tutaj przyjechać. My oczywiście działania marketingowe prowadzimy od samego początku, ale patrząc wprost po tych 3-4 latach, one zaczynają odnosić właściwy skutek. Mamy gości z całego kraju. Bardzo często ludzie pokonują po kilkaset kilometrów, żeby przyjechać na godzinę w niedzielę zwiedzić nasz obiekt. No to dla nas jest bardzo miłe i bardzo cenne. Powoli otwieramy się również na turystę zagranicznego, choć oczywiście tutaj też w związku z tą sytuacją, która występuje pandemiczną, jesteśmy mocno ostrożni. Duże zainteresowanie ze strony Skandynawów, zwłaszcza Duńczyków, to dla nas też jest ciekawe i miłe do tego stopnia, że zastanawiamy się, czy nie wprowadzić oferty dedykowanej właśnie dla turysty zagranicznego. Serdecznie, Paweł Urbaniak, Kołobrzeskie Muzeum. Dzisiaj rozmawiamy o Podborsku wyjątkowo. No to może zaczniemy od tego, co pan trzyma w ręku. W moich rękach znajduje się tablica znaleziona na terenie obiektu 3001 i to jest o tyle ciekawe, że ta tablica została znaleziona w roku 2011 i przez te 9 lat przeleżała na półeczce u jednego z kolekcjonerów i tutaj podziękowania oczywiście dla znalazcy i za to, że przekazał taką tablicę. Tablica jest to częściowa, no niestety nie udało się zachować całości. Jest tutaj wstępne tłumaczenie, przedstawia sposób malowania kontenerów. Czyli tutaj mamy już fizyczne jakby potwierdzenie tych procedur, jak to miało wyglądać przy kontenerach, które służyły jako wyposażenie obiektu 3001. Oprócz takich znalezisk w Podborsku możemy znaleźć jeszcze wiele eksponatów, które zostały udostępnione. Właśnie ten okres pandemiczny, który mieliśmy na początku roku, pozwolił na rozwinięcie wystawy głównej. Czyli teraz możemy w środku zobaczyć tak naprawdę pamiątki po całych rodzinach tych oficerów, którzy tam służyli, jak i również po samych żołnierzach, czyli tutaj mamy klamry, pasy, mundury, przede wszystkim skafandry przeciwchemiczne całego Układu Warszawskiego, czyli tutaj nasza kolekcja cały czas się poszerza. No co jeszcze możemy tam zobaczyć? Przekraczając jakby drzwi, tak można powiedzieć, muzeum, wchodzimy do zupełnie innego miejsca, prawda? Przenosimy się wiele lat wstecz.
Dokładnie. Pierwszym takim jakby etapem zwiedzania jest poznanie całego obiektu. Przewodnik oprowadza, pokazuje, jak ten obiekt funkcjonował. Przybliża jego historię, czyli też jak ten obiekt powstał, dlaczego powstał. Czyli tutaj wyjaśnia przewodnik turystom wszystkie zagadnienia te historyczne. Natomiast drugim jakby etapem jest jeszcze obejrzenie wszystkich pozostałości właśnie po tym życiu codziennym, tym życiu służbowym, jak i prywatnym. Czyli mamy jakby dwa etapy właśnie tego zwiedzania, czyli możemy połączyć jedno z drugim. Oczywiście jest dużo artefaktów związanych z samym obiektem 3001, ale również zbieramy ogólnie z okresu zimnej wojny, czyli tutaj mamy pamiątki z wyposażenia wojsk radzieckich, jak i polskich z okresu lat 60., 70., no nie związane stricto z obiektem 3001, ale jest to po prostu ten okres, który jak najbardziej się uzupełnia. Czy jest coś, co ludzi tam najbardziej zaskakuje, co najbardziej szokuje może? Tajemniczość, tak? Bo najważniejsze, trzeba pamiętać o tym, że ten obiekt był super tajny, ścisły i wiadomości o tym obiekcie są bardzo znikome i ludzie bardzo dopytują i to, co my jesteśmy w stanie przekazać, no, często powoduje zdziwienie, ale również też konsternację, bo tak naprawdę wszyscy żyli w błogiej świadomości, że u nas w Polsce jest bezpiecznie, że nie grozi nic odnośnie wybuchów jądrowych, a tu się okazuje nagle, że w Polsce przechowywano głowice na wypadek wojny. No, oczywiście tam widać, prawda? Tak, no to wszystko ładnie przewodnik nawiązuje do każdego tematu po kolei, przechodząc z magazynu do magazynu, pokazując całość obsługi tej technicznej, no i do czego one były tak naprawdę przeznaczone. Powierzchnia tego obiektu jest ogromna, prawda? Około 1000 metrów kwadratowych pod ziemią. Cztery hale główne magazynowe, jak i hala przeładunkowa, to są te największe gabarytowo pomieszczenia, plus do tego pomieszczenia techniczne, które odpowiadały za utrzymanie odpowiednich warunków w schronie. Działacie do końca roku, zapraszacie pewnie wszystkich chętnych, chociaż chyba nawet specjalnie nie musicie, prawda? Chętni się sami garną. Dokładnie tak. To, jak to się mówi, idzie pocztą pantoflową. Jedna osoba była, zobaczyła, przyjeżdża jeszcze raz, ściąga ze sobą całą rodzinę znajomych i ten krąg zaczyna się poszerzać. Przyjeżdżają do nas nie tylko pasjonaci militariów, ale również osoby takie postronne, które nie interesowały się nigdy takim zagadnieniem, ale jest to obiekt na tyle ciekawy i jedyny w Polsce tak naprawdę, który przyciąga właśnie tą swoją tajemniczością, no i tą tematyką, która w Polsce jest po prostu no, nietypowa. Nie tylko grupy, ale też całymi rodzinami, prawda? Od najmłodszych do najstarszych. Tak, najmłodszymi są takie berbecie, które dopiero, że tak powiem, zaczynają raczkować i wraz z rodzicami chodzą, zwiedzają. Tutaj oczywiście ten obiekt no, nie przyciąga dzieci z ciekawości, ale jako już te dzieciaki wejdą do środka, to są naprawdę zafascynowane no, tą ogromem tego obiektu i tymi artefaktami, które się tam znajdują.